Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na spotkaniu z kandydatami na stanowisko burmistrza miasta Lubawa. Nazywam się Andrzej Klarina. W moim otoczeniu widzicie Państwo dwóch przystojnych młodzianów, Wojtka Cybulowskiego oraz Artura Hansluba-Haskę. Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane poprzez broszurkę nazwaną Przegląd Lokalny. Na spotkanie to zostaliście Państwo zaproszeni swoim, czyli wyborców imieniu, jak również Przeglądu Lokalnego. Będziemy starali się, jak będziemy mogli. Niemniej jednak nie my jesteśmy bohaterami dzisiejszego wieczoru. Bohaterami dzisiejszego wieczoru jesteście Państwo, w drugiej kolejności kandydaci. Mam przyjemność powitać Panią Annę Pańską. Mam przyjemność powitać Pana Jerzego Krogowskiego. Dobry wieczór. I mam przyjemność powitać Pana Sławka Sztabińskiego. Dobry wieczór. Ponieważ jestem urodzonym optymistą, jestem przekonany, że dołączy do nas Pan Maciej Radkę, tym bardziej, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji zwrotnej o nieprzyjęciu naszego zaproszenia. Chciałbym zaproponować Państwu pewne reguły gry, ażeby ta rozmowa, chciałbym zaproponować pewne reguły gry. No i sam pierw poprosiłbym o przedstawienie się w jakiejkolwiek formie kandydatów z tym, że jestem przekonany, iż debata będzie długa, gorąca. W związku z powyższym nie macie Państwo więcej czasu dla siebie jak maksimum 3 minuty. Tak po testu mogę Pani Ani dorzucić 15 sekund. Mam stopę, czyli akcja. Zapraszam Panią Annę. Bardzo za zaproszenie. Witam Państwa. Jak już Państwo wiecie, nazywam się Anna Tańska. Mam 56 lat. Jestem z zawodu technikiem farmaceutą. W samorządzie pracuję, to działam od 8 lat. Przez 3 kolejne lata ostatnio byłam przewodniczącą rady. Urodziłam się w Tolpinie. Troje dzieci. I cóż więcej, otwarta jestem na debatę z Państwem. Jestem też otwarta do ludzi. Jestem optymistką. I z wielkim optymizmem patrzę w przyszłość. A sprawa mojego wyboru do kandydowania do rady to była moja indywidualna decyzja, podyktowana też w dużej mierze prośbami mieszkańców Lubawy. I to wszystko. Proszę wykorzystać jeszcze 35 sekund. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli w tym momencie Pan zarobił, zwracam się do Pana, 30 sekund, czyli 2:30. Bardzo proszę. Dziękuję za ten bonus.
Ja jestem, szczerze mówiąc, troszeczkę obcy, jeżeli chodzi o Luba w Jakubu. Od 10 lat pracuję gdzie indziej, także może te 30 sekund mi się przyda, żeby przedstawić, co robiłem przez ostatnie 10 lat, gdzie mnie tutaj nie było, przynajmniej w godzinach pracy. Proszę Państwa, nazywam się Jerzy Brodowski, mam 52 lata, urodziłem się w Lubawie. Z szkoły pokończyłem Bydgoszczy Technikum, Politechnikę Gdańską w Gdańsku, na Wydziale Elektroniki, jestem inżynierem telekomunikacji, jak wszystkim mówię, bardziej inżynierem niż magistrem. W pracy zawodowej w zasadzie moja kariera jest bardzo krótka, bo w 1983 roku rozpocząłem swoją karierę w Zakładzie Aparatury Elektronicznej ELPAM. Po rocznym pobycie w wojsku przeniosłem się za porozumieniem stron do przedsiębiorstwa Poczta Polska Telegraf i Telefon, które przekształciło się, jak wiecie Państwo, w spółkę akcyjną Telekomunikacja Polska. Pracuję tam do dzisiaj na różnym szczeblu, szczerze mówiąc, menadżerskim. Od kierownika tutaj w Lubawie zaczynałem, potem byłem w utrzymaniu powiatu Iławskiego, potem byłem w utrzymaniu powiatów Kostrzyckiego, Nowomiejskiego, Iławskiego i Działdowskiego. Potem utrzymywałem sieć telekomunikacyjną na terenie warmińsko-mazurskiego. Ostatnia 100-metrówka. Teraz jestem kierownikiem Wydziału Kontroli Operacyjnej w regionie północnym, czyli od Szczecina do Suwałk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Sławek. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Sławomir Szczaliński. Jestem nauczycielem. Pracuję w Zespole Szkół w Lubawie jako nauczyciel matematyki i informatyki. Mam 40 lat. Od dwóch kadencji pełnię funkcję radnego i mam nadzieję, że doświadczenie tam zdobyte pozwoli mi służyć Państwu jako burmistrz Lubawy. Kandyduję dlatego, że widzę potrzebę zmian w Lubawie. Nie mam tu na myśli zmian rewolucyjnych, a jedynie zmiany w tych obszarach, które są zaniedbane, tam gdzie widzę braki i potrzebę zmiany kursu. Chciałbym, aby Lubawa stała się miejscem otwartym, przyjaznym zarówno mieszkańcom, jak i wszystkim gościom, którzy nas odwiedzają. Chciałbym także, aby zmienić komunikację burmistrza z mieszkańcami Lubawy. Uważam, że burmistrz nie powinien tylko informować o swoich dokonaniach i wydawać oświadczenia, ale powinien informować o planach i zamiarach, tak aby podjęte przez niego działania wychodziły naprzeciw potrzebom i były szeroko konsultowane, dyskutowane i wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Lubawy. Ostatnie 30 metrów. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję. Chciałbym Państwa prosić o bardzo aktywny udział w debacie. Wyborcy w lewym sektorze mogą klaskać rytmicznie, w prawym potrząsać biżuterią, czuwać nogami albo odwrotnie. Do tej pory nie pojawił się czwarty kandydat. Chciałbym w tym momencie powiedzieć kilka słów. W dniu wczorajszym, bądź przedwczorajszym, uzyskałem informację od młodszych kolegów w postaci ściągi, z której dowiedziałem się, że pan Maciej Radke nie będzie obecny na dzisiejszym spotkaniu. Szanuję jego decyzję. Każdy człowiek ma prawo do pozostawania w cieniu.
Natomiast motywacja, która została użyta w jego oświadczeniu, jest motywacją nieuczciwą. Zostaliśmy nazwani w trójkę, zostaliśmy nazwani w sposób niewybredny, zostaliśmy nazwani politycznymi awanturnikami. Zostaliśmy poinformowani, iż nie mamy wręcz prawa moralnego do organizacji tej debaty, tego spotkania Państwa z kandydatami. Pan Radke powiedział ponadto, iż uzurpujemy sobie prawo występowania w imieniu mieszkańców. Nie mieszkamy na Marsie, mieszkamy w Lubawie, w związku z powyższym, jeśli to można potraktować jako fopa, to pewnie byłby przed Państwem, że z Państwa imieniu zapraszaliśmy kandydatów. Pan Radke rozwija się jednak z prawdą, zapominając, że zapraszaliśmy Państwa również w swoim imieniu. Na dowód tego, że zapraszaliśmy również w swoim imieniu, pozwolę sobie przeczytać dwa pierwsze zdania, a Państwo zaproszeni mogą potwierdzić bądź zarzucić mi fałsz. Redakcja Przeglądu Lokalnego w imieniu własnym, jak i mieszkańców miasta Lubawa, ma czyli również w imieniu własnym. Chcę jeszcze powiedzieć kilka zdań, ponieważ uważam, iż jest to bardzo istotne. Pan Radke zarzucił nam manipulację, zarzucił nam, iż przedstawiamy stan, sytuację dnia dzisiejszego w Lubawie w sposób tendencyjny i nieobiektywny. Mógłbym kontynuować ten wątek długo i namiętnie. Pozostanę na tym, podam natomiast tylko jeden przykład. Czy jak widzicie Państwo, dyscyplina obowiązuje nas również. A z moim kierownictwem już nie powiem z kotem. Chcę powiedzieć tylko tyle jeszcze, iż po spotkaniu, które miało miejsce w tej sali niespełna dwa tygodnie temu, do dnia dzisiejszego w tak zwanych mediach nie została opublikowana najmniejsza wzmianka, choćby jednozdaniowa, iż takowe spotkanie Komitet Wyborców pod egidą pana Piotrowicza z kandydatem na burmistrza panem Sławomirem się odbyło. Wydaje mi się, że nie ma lepszego przykładu, jak ten, który tutaj już nieudolnie cytuję, ażeby Państwu zwrócić Państwa uwagę na to, iż jeśli jesteśmy tendencyjni, jeśli jesteśmy nieobiektywni, to tylko czerpiemy z najlepszych wzorów prasy rybackiej. Dziękuję.